Cześć, w dzisiejszym odcinku zupełnie poważny test najmniejszego smartfona na świecie. Tak, w 2021 roku istnieje coś takiego jak smartfon z 3-calowym ekranem. Ba, to ma być jego najmocniejszy atut. Zanim jednak tym wyświetlaczem się zajmę, wypada mi wyjaśnić, że po UniHertz Jelly 2 sięgnąłem z dwóch powodów. Pierwszy to potencjalne zaspokojenie mojego odwiecznego niedosytu w temacie kompaktowych smartfonów. I to takie naprawdę ostateczne. A drugi to sentyment. Z zewnątrz urządzenie bardzo przypomina prezentowane jakieś 9 lat temu Samsungi z serii Galaxy Pocket. Duchem nawiązuje też do Xperia X10 Mini i Xperia Mini. A szczególnie te ostatnio wspominam dobrze. Żaden z tych modeli nie był wprawdzie nigdy wielkim hitem sprzedażowym, ale tak właśnie w ten sposób wyglądały telefony jakiś czas temu. Co oznacza, że były grubiutkie, Jelly 2 ma 16,5 mm grubości, bardzo plastikowe, często zaoblone z każdej strony i dało się je bez problemu obsługiwać jedną dłonią. No i oczywiście nie były bezramkowe, przestrzenie wokół wyświetlacza Jelly 2 są duże z każdej strony, ale szczególnie szerokie na dole i górze. Nad ekranem zmieścił się bardzo klasyczny głośnik zewnętrzny oraz aparat do selfie. Wiecie, tak z boku, nie w polu wyświetlacza, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Pod nim znajdziecie z kolei fizyczne, dotykowe klawisze funkcyjne. Ich też nie widziałem już kilka dobrych lat. Od osobistych preferencji zależy, czy to się będzie podobało, czy nie. Według mnie wygląda oldschoolowo. Na plus mogę zaliczyć położenie klawiszy głośności i ich rozmiar, jak na dzisiejsze standardy są naprawdę duże, oraz sposób klikania klawisza blokady. Rozsądnie umieszczono go wysoko, szkoda tylko, że tuż obok dodatkowego przycisku, o którym opowiem co nieco później. Łatwo je ze sobą pomylić. Poręczność tej konstrukcji także można oczywiście uznać za atut, ale wydaje mi się, że w takim samym stopniu jest ona wadą. Jelly 2 jest w mojej cenie po prostu za mały. Poopowiadamy sobie o tym jeszcze co nieco w dalszej części testu, ale jest zasadnicza różnica pomiędzy wygodnym sięganiem jedną dłonią do każdego zakamarka ekranu, a koniecznością dziwacznego wyginania kciuka, bo coś jest zbyt blisko. W przypadku testowanego dziś urządzenia obie te sytuacje zdarzały mi się równie często. Druga ważna sprawa, smartfon wykonany jest z błyszczących tworzyw sztucznych. Brudzących się turbo szybko i równie łatwo rysujących. Na szczęście producent uczciwie dodaje na gratisie do zestawu silikonowe ochronne etui. Całościowo zaś nie do końca wiem, ile pozytywnych, a ile negatywnych emocji mam w stosunku do zewnętrza Jelly 2. Z jednej strony jest poręczność, ładny zielonkawo-niebieski kolor i sentyment. Z drugiej opasłość, śliskość i plastikowość. Powrotem do przeszłości jest także ten 3-calowy ekran, nie tylko ze względu na jego rozmiar. Ma tradycyjne proporcje 16:9, a jego rozdzielczość to 480x854. Brzmi archaicznie, ale biorąc pod uwagę wielkość, gęstość wynosi 327 pikseli na calę, czyli w zasadzie tyle samo co w iPhone 11. Na ostrość wyświetlanego obrazu nie ma więc co wydziwiać. Matryca jest IPS-owa i na szczęście ona nie odstaje od dzisiejszych standardów. Kąty widzenia są bardzo dobre, jasność maksymalna zaskakująco ponadprzeciętna, a kontrast ok. Nie powala, ale czytelność w jasnym słońcu jest wystarczająca. Bardziej nasycone mogłyby być kolory. Nie są wyblakłe, sądzę jednak, że część użytkowników pewnie wolałaby nieco jaskrawsze. Dałoby się łatwo temu zaradzić, umożliwiając korekcję barw, ale w Jelly 2 żadnej nie ma. Nie ma też Always On Display, co nie jest zaskoczeniem. Jest tryb ciemny z szarymi tłami, jest filtr niebieskiego światła, jest wielokolorowa, jasna dioda powiadomień. Rzecz obecnie również wyjątkowo rzadko spotykana. Na koniec tego segmentu uwaga, ekran ma kiepski czas odświeżania, przez co podczas przewijania list pojawia się efekt rozmywania krawędzi. Nie jest to nic dyskwalifikującego w telefonie w tej cenie, ale wprawne oko to wychwyci. Serduszkiem tego małego brzdąca jest mediatekowy Helio P60, 8-rdzeniowy procesor rozpędzający się do 2 GHz, wspierany przez grafikę Mali G72. Co ciekawe, ten 3-letni układ sparowano z aż 6 GB RAM-u LPDDR4X i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1. Kombo to doprawdy intrygujące. W testach benchmarkowych procesor z 2018 roku żadnych rekordów bić nie może. To jasne, w sensie czystej wydajności Jelly 2 ląduje gdzieś na poziomie Samsunga Galaxy A51, Nokia 5.1 czy Xiaomi Redmi 9T. Zatem wśród smartfonów, które gdyby chciecie kupować, kosztują obecnie zauważalnie mniej niż Jelly. To czego nie widać w specyfikacji i w testach jest jednakowoż jasne, gdy sprzętu się poużywa. Nawet 3-letnie Helio P60 jest w stanie bezproblemowo i szybko pracować, gdy ma do czynienia z ekranem 480p. I tak, wszystkie codzienne zadania smartfon łyka jak gumisie sok z gumy jagód. Nie zmulają go aplikacje społecznościowe, ani nawet bardziej wymagające graficznie gry, przy czym granie w cokolwiek na tym ekraniku ciężko nazwać wygodnym. Generalnie jednak z prędkości działania i kultury pracy Jelly 2 można być nawet bardzo zadowolonym. Telefon jest hybrydowym dual SIM-em, więc można w nim skorzystać z dwóch kart nano SIM, albo jedną zastąpić kartą microSD. Smartfon zadebiutował na rynku z Androidem 10 i od tego momentu nie doczekał się chyba żadnej aktualizacji. Poprawki bezpieczeństwa są z czerwca zeszłego roku, to jest mega wstyd.
Rok później naiwnym byłoby sądzić, że nagle pojawią się jakieś nowe wersje softu. Rzeczą najważniejszą w interfejsie jest zaś to, co mieści się na ekranie urządzenia. Struktura jest płaska, więc wszystkie apki są dostępne z poziomu pulpitów głównych i wyświetlane w siatce 3x3. Na dole dodatkowo przypięto na stałe 3 wybrane przez użytkownika programy. To sprawia, że przy dużej ilości aplikacji szybko robi się tłoczno i trzeba się namachać w lewo i prawo, żeby coś znaleźć. Ale tak, uważam, że tak niewielka siatka jest jedyną rozsądną opcją. Dzięki temu ikony są na tyle duże, że da się w nie łatwo trafiać. Można oczywiście wrzucać tu także widżety, choć nawet te najmniejsze zajmują po prostu zbyt dużo miejsca, a dużym problemem jest wygoda pisania. Domyślna klawiatura w układzie kuwerty jest naprawdę malutka. Nie mam jakichś specjalnie wielkich dłoni, a mimo to każdorazowo pisanie dłuższych zdań było męką. Kombinowałem ze SwiftKey, bo da się w niej powiększyć rozmiar klawiszy, ale tylko wzwyż. A efekt uboczny jest taki, że większa klawa zmniejsza pole z wpisanym już tekstem. Obrócenie telefonu do pozycji horyzontalnej skutkuje tym samym. Sensowne wyjście jest więc tylko jedno, pisanie przeciągnięciami, ongiś nazywane swipe'em. Niegłupie jest oczywiście pokombinować z rozmiarem czcionek, od strony estetyki zaś trąci myszką. Interfejs w Jelly 2 wygląda jakby go stworzono kilka lat temu na bazie czystego Antka. Panel z powiadomieniami jest zupełnie standardowy, zupełnie standardowo wygląda też sekcja ustawień oraz menadżer wielozadaniowości. Jako w jakiś sposób ciekawe opcje mogę ocenić możliwość zmiany czcionki, ale tylko na jedną inną, możliwość zmiany kształtu ikon i jest z czego wybierać, choć nieco w ciemno, lista wyboru nie pokazuje przykładów, oraz kolor uzupełniający, czyli ten, który widać na słuchawkach i w nagłówkach. Sporo ponad standardowych myków Unihertz schował pod pozycją Assistant, natomiast szkoda, że niestety są przetłumaczone w stopniu tylko i wyłącznie umiarkowanym, czyli że prawie wcale. Tym bardziej, że jedna z pozycji dotyczy tego niestandardowego czerwonego przycisku na prawym boku. Można mu przypisać 3 dodatkowe funkcje, po krótkim, dłuższym i podwójnym wciśnięciu. 6x1 z opcji jest możliwość włączenia latarki, ale można nimi uruchamiać także każdą z zainstalowanych aplikacji. A propos, ciekawym programem dorzuconym przez producenta jest Toolbox. Znajdziecie w nim takie bajery jak miernik poziomu hałasu, poziomice, kątomierz, pomiar kroków, a nawet tętna przy wykorzystaniu aparatu. I jakkolwiek byłem sceptykiem, zmierzyłem je kilka razy tym smartfonikiem i normalnym ciśnieniomierzem i wyniki były bardzo podobne. Szczena mi opadła. I jeszcze jedno, do nawigowania można używać tych fizycznych klawiszy pod ekranem i da się je poprzestawiać i jednocześnie gestów. One działają dokładnie tak, jak zdążyliśmy się przyzwyczaić w każdym nowoczesnym smartfonie, który przycisków nie ma. Czytnik linii papilarnych znajdziecie na pleckach pod lampą błyskową i choć nie jest to najlepszy skaner w historii, robi co ma robić. Rozpoznaje odciski palców i nie łapie przy tym zwiechów. Działa także rozpoznawanie twarzy, na tym sporym czółku nie umieszczono jednak żadnych sensorów, które czyniłyby ten proces bezpiecznym. Od strony multimedialnej do Jelly 2 wpakowano jeden głośnik zewnętrzny, znajdziecie go na dolnej krawędzi i on jest raczej przeciętny. Gra ok, czyli że dobrze biorąc pod uwagę klasę sprzętu. Producentowi udało się w sprzęcie umieścić gniazdo mini jack i to jest na plusik, ale po podpięciu słuchafonów barwa także nie zachwyca. Da się poprawić jedynie przy pomocy funkcji Best Loudness, jednakoż nie spodziewajcie się po niej niczego best, jest przeciętnie. Fantastycznych multimedialnych doznań można sobie obiecywać patrząc również na zestaw aparatów, a chociaż raczej powinienem powiedzieć na jeden aparat, jeden jedyny, samiuczki jako kamerzysta w pierdlu. Moduł jest 16-megapikselowy, ma światło 1.7 i autofokus plus podwójną dwutonową diodę doświetlającą. Co ciekawe, na swojej stronie producent nie podaje nim żadnej informacji poza rozdzielczością. Interfejs ma współczesny, nowoczesny układ, ale okrojony jakoś tak z 98% funkcji spotykanych obecnie w smartfonach. W oknie głównym można włączyć lampę błyskową, przełączyć się na aparat na froncie i jeden z dwóch dodatkowych trybów, timelapse i manuala. Niestety ściemnianego, bo pozwalającego zmienić jedynie balans bieli i swoje ekspozycje. Nieco więcej opcji znajdziecie w ustawieniach, nieprzetłumaczonych niestety. Jest tu samowyzwalacz, geotagowanie zdjęć, możliwość wyzwalenia migawki tym dodatkowym czerwonym klawiszem oraz takie cuda jak Zero Shutter Delay, zupełnie zbędne zresztą w obliczu tego, że Jelly 2 robi mocno przeciętne zdjęcia. Ich największą zaletą z całą pewnością jest duża ilość rejestrowanych szczegółów, podkreślanych dodatkowo agresywnym wyostrzaniem. Największą słabością zaś są problemy z poprawnym ustawieniem ekspozycji, skutkujące często zbyt kontrastowymi fotami. Rozpiętość tonalną także muszę ocenić jako przeciętną, a zbyt ciemne, niedoświetlone barwy niemal na każdym ujęciu wydają się jakieś takie bardziej niebieskawo-zielone niż to, co widziały moje oczy w realu. No i wiele razy cyknąłem foty niewyraźne. To wina albo kiepsko działającego autofokusu, albo konieczności dłuższego naświetlania kadrów w sytuacji, w której światła było dla smartfonu za mało. Po zmroku sytuacja oczywiście w związku z tym się nie zmienia. Wszystkie te problemy są nadal widoczne, doprawione dodatkowo sporą ilością szumów. Generalnie rzecz biorąc, Jelly 2 ma fotomożliwości na poziomie najtańszych obecnie dostępnych smartfonów. Wyraźnie słabsze niż wiele innych modeli dostępnych w podobnej cenie.
Aparat na froncie ma 8 megapikseli, światło 2.8 i stały fokus. I co ciekawe, z detalami radzi sobie równie dobrze, a z ekspozycją często nawet lepiej niż aparat główny. Ale z rozpiętością tonalną jeszcze gorzej, a absolutnie powszechnego obecnie trybu portretowego na pokładzie nie ma. Filmy są zaś kręcone maksymalnie w Full HD i da się je stabilizować cyfrowo. Z jakiegoś dziwnego powodu od startu domyślnie ustawiona jest jednak rozdzielczość HD720p i brak stabilizacji. Więc jeśli człowiek do tego nie zajrzy, będzie podziwiał takie oto klipy. Zupełnie nieostre i wstrząśnięte, niezmieszane. Po przełączeniu się na maksymalną rozdzielczość ze szczegółowością jest nieco lepiej, ale telefon nadal dyskwalifikuje problemy z ustawieniem ostrości. Przejdźmy zatem dalej, szczególnie że w kwestii łączności jest zaskakująco dobrze. Smartfon obsługuje LTE kategorii 7, ma Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5, ma podczerwień, więc można go używać jako pilota do innych urządzeń, ma NFC i ma także radio FM. Jeśli chodzi o jakość połączeń głosowych przez cały okres trwania testu, ona była w porządku, natomiast zauważam, że trzymanie tak małego telefonu przy uchu nie zawsze jest wygodne. Na koniec, jak zawsze, bateria. I cóż, cudu nie ma. Ona ma tylko 2000 mAh, więcej się nie zmieściło. To oznacza z kolei przy dobrych wiatrach do 2 dni pracy, a realnie przy większym obciążeniu 1. Bez szału. Ładowarka z zestawu jest 7,5W, czyli że ślamazarna. Poradzenie sobie z baterią urządzenia zajmuje około 2 godziny. Podsumowując, Jelly 2 to ciekawy eksperyment. Eksperyment na małą skalę. Smartfon powstał w wyniku kampanii crowdfundingowej, zakończonej wielkim sukcesem zresztą, i z jednej strony można uznać go za imponujące osiągnięcie, na przykład w kategorii łączności i tempa działania, z drugiej jednak za rozczarowanie, szczególnie na polu multimediów i czasu pracy. Najważniejszy jest oczywiście jednakowoż rozmiar i ja nie do końca wiem, czy w pogoni za tym, żeby był jak najmniejszy, warto poświęcić wiele innych zupełnie podstawowych cech, do których smartfony dziś zdążyły nas przyzwyczaić. Pytanie, czy Jelly 2 jest smartfonem kompaktowym, czy raczej może miniaturkowym, pozostaje zatem otwarte, a to dwie zupełnie różne rzeczy. Gdybyście urządzenie chcieli kupić, można je znaleźć na Allegro, w absurdalnych cenach, powyżej 1400 zł. Można też zrobić to na stronie producenta z wysyłką do Polski za $210. Ja nie polecam, ale jeśli ktoś właśnie czegoś takiego potrzebuje, ufam, że po tym teście wie, co robi. Jeśli czytaliście moje wczorajsze posty w mediach społecznościowych, to wiecie, że na dzisiaj obiecywałem recenzję iPhone'a 12 Pro Max. Natomiast musiałem ją przepchnąć na jutro z kilku powodów. Natomiast ważna informacja jest taka na pocieszenie, że mogę Wam UniHerca Jelly 2 oddać w konkursie. Nie muszę go oddawać producentowi. W związku z tym, jeżeli ktoś ma ochotę na takie coś naprawdę wyjątkowego, to zapraszam do wzięcia udziału w zabawie. Warunki wszystkie są jak zawsze w opisie, w związku z tym zalecam tam zajrzeć. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego albo jakiegokolwiek innego smartfonu, również zapraszam do sekcji komentarzy. No i oczywiście jeżeli odcinek się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, możecie też zasubskrybować kanał po więcej odcinków, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!